Magdalena Chraniuk, dzień dobry, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na nasz program kulturalny. Szanowni Państwo, w dzisiejszym programie zapraszam bardzo serdecznie na rozmowę z panią Alicją Brudło, która pełni obowiązki koordynatora działu animacji w Bemowskim Centrum Kultury. Jak działa w czasach epidemii ta placówka? Powiemy o odbywających się zajęciach online, z których możecie Państwo skorzystać poprzez strony społecznościowe Bemowskiego Centrum Kultury, ale także już niedługo, już niebawem za pośrednictwem telewizji kablowej Górczewska. Także z kulturą możemy być bardzo blisko w tych szczególnych czasach epidemii. Szanowni Państwo, już za chwilę ta rozmowa. Serdecznie zapraszam. Witam bardzo serdecznie Pani Alicjo. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Szanowni Państwo, moim i Państwa gościem jest pełniąca obowiązki kierownika działu animacji w Bemowskim Centrum Kultury. Witam serdecznie jeszcze raz Pani Alicjo i dziękuję za możliwość rozmowy w takim czasie. Dla Pani, jak wiemy, też bardzo pracowitym. Tak, muszę przyznać, że chociaż na zewnątrz, no cóż, nie przebywamy, nie działamy tak jak dotychczas zwykliśmy, to jednak jest to bardzo intensywny czas dla pracowników instytucji kultury, w tym i dla nas. Po pierwsze, staramy się przekładać wszystkie dotychczasowe działania na takie, które możemy zrealizować online, a dodatkowo wiadomo, również i my angażujemy się w takie działania społeczne, jak na przykład szycie maseczek, i tutaj też uruchamiamy takie akcje, które będą doraźnie działały w tych czasach, w których teraz przyszło nam żyć. Więc to są takie, no cóż, niezwykłe okoliczności, więc działamy na zdecydowanie większych obrotach. Pani Alicjo, w czwartek rząd przedstawił 16 podział na te etapy, jak będziemy wychodzić z tego zamrożenia, w którym tkwiliśmy przez kilka tygodni. Tam też są ujęte placówki kultury, no niestety one są w późniejszych etapach, co jest zrozumiałe, prawda, żeby unikać takiego nagromadzenia w jednym miejscu. Ale Państwo, tak jak Pani powiedziała, działacie dalej. Proszę powiedzieć, zanim powiemy o tym, co się dzieje na bieżąco, bo placówka działa, to, że zostały zamknięte drzwi, to jeszcze nie oznacza, że Państwo nie funkcjonujecie. Jak Państwo zareagowali, jak w ogóle, bo wiem, że tak pracownicy kultury takie odczucie mają, no nie ma ludzi, tak naprawdę jest taka wielka pustka i w środku emocjonalnie, bo placówka bez ludzi kulturalna tak naprawdę no nie ma tego serca, które bije od środka. To prawda, ale myślę, że jednak musimy przestawić myślenie z tego, jak dotychczas zwykliśmy uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych, no a my z kolei animujemy kulturę. W tym przypadku ja i jak i cały mój zespół widzimy taką dużą potrzebę i coraz większą samotność ludzi, więc na tą potrzebę staramy się odpowiadać i wkrótce też uruchamiamy taki cykl spotkań sąsiedzkich na Bemowie dla chętnych, dla tych, którzy po prostu w tej chwili potrzebują też takiego kontaktu ludzkiego, i chociaż w takiej formie możemy też wspierać więzi międzyludzkie, jak i więzi sąsiedzkie, bo wydaje mi się, że tutaj prędzej czy później poczujemy brak tego życia w rzeczywistości. Ze sobą, które, tak, które było do momentu pojawienia się wirusa. Pani Alicjo, proszę powiedzieć, bo zaglądając, ci, którzy mają taką możliwość, mają internet i zaglądają na strony Państwa mediów społecznościowych, rzeczywiście tam jest pełen pakiet nawet dla tych, tak jak sami zaobserwowaliśmy, którzy ćwiczyli, którzy mieli te zajęcia ruchowe. Jak to wygląda? Bo widzieliśmy i są zajęcia baletu nawet, tak? Tak, szanowni Państwo, nie wiem jak u Państwa w domach, ale ja osobiście też prowadzę zajęcia dla dzieci i widzę, jaką ogromną wartością są takie spotkania, szczególnie w sytuacji odseparowania od rówieśników, od no jakby takich standardowych aktywności, do których byliśmy przyzwyczajeni. Więc bardzo chcemy kontynuować takie działania i dlatego niemalże każdą grupę zajęciową, która istniała w normalnej rzeczywistości przed epidemią, kontynuujemy teraz w formie online. Więc można się zapisywać, nawet jeżeli się dotychczas nie uczestniczyło w takich zajęciach, i spróbować też własnych sił teraz z domu przez różne komunikatory i kanały, które umożliwiają nam i
z których teraz korzystamy. Bo wtedy więc to są zajęcia online, prawda? Wtedy na żywo jest po drugiej stronie osoba ucząca? Tak, tak. Mamy kilka takich możliwości, bo jednak jest no niemalże kilkadziesiąt zajęć, z których można skorzystać i dorośli, i dzieci, i seniorzy, więc oferta jest szeroka. I zaznaczę też, oferta jest podzielona na działania bezpłatne i płatne, ponieważ w Bemowskim Centrum Kultury realizujemy też projekty mieszkańców i te projekty, one zostały złożone do funduszu z budżetu obywatelskiego, z inicjatywy lokalnej. I takie programy warsztatowe uruchamiamy i one są bezpłatne. W tej chwili odbywa się w ten sposób matematyka dla dzieci, angielski dla rodzin z dziećmi, więc też zachęcam do tego, żeby czatować na takie bezpłatne warsztaty, bo spokojnie można z tego korzystać. A jeżeli chce się wybrać jakieś specjalistyczne obszary czy powiedzmy zajęcia ruchowe, które Państwu najlepiej odpowiadają, no to wtedy zapraszamy do takich indywidualnych grup. Są zajęcia, które są prowadzone na żywo w danym momencie, a są takie, z których mogą Państwo skorzystać w dowolnym momencie, kiedy Wam po prostu pasuje. Więc jest bardzo dużo możliwości w zależności też od konkretnej grupy. Szanowni Państwo, bo tak jak wejdziecie Państwo na stronę Bemowskiego Centrum Kultury, tam są bardzo fajne zajęcia, rzeczywiście takie ruchowe dla dzieci, bo dzisiaj wiemy, że bardzo dużo osób i dobrze, że pracuje w domu zdalnie, bo wtedy ograniczamy to poruszanie się po ulicach Warszawy. Natomiast rzeczywiście, tak jak rodzice mówią, sama jestem mamą dwójki dzieci i jedno mam w wieku takim przedszkolnym, rzeczywiście dzieci mają zajęcia przedszkolne, natomiast trudno je utrzymać tak jakby w jednym miejscu, zainteresować czymś więcej niż tylko samą taką edukacją wczesnoszkolną czy też szkolną, a u Państwa są takie zajęcia, które pozwolą to dziecko zająć na te kilkadziesiąt minut, nawet ruchowo, bezpiecznie. Proszę powiedzieć, jaki to jest koszt mniej więcej dla tych, którzy właśnie oglądają, chcieliby na miesiąc na przykład wykupić taką usługę? To też w zależności od konkretnych zajęć, ale ceny zaczynają się już od jakichś 40, 50 zł do 70 maksymalnie. Są też zniżki, jakby karta dużej rodziny, karta warszawiaka. Są takie, które też mogą Państwo wykorzystać i obniżyć koszt takiego miesięcznego abonamentu. Pani Alicjo, jest Pani, jak powiedziała Pani, animujecie kulturę. Jak Pani obserwuje w tej chwili, prowadząc te zajęcia z dziećmi, czy występuje coś takiego jak właśnie docenienie tego, co było pod dostatkiem jeszcze jakiś czas temu przed epidemią, a w tej chwili tego zabrakło i jest to w takim ograniczonym wydaniu? Jak to do Państwa wraca, ten komunikat od odbiorców? Komunikaty są różne, bo z jednej strony część, to Państwo wiecie, wykorzystuje ten czas na uspokojenie się, na zmniejszenie tych obrotów, w których żyliśmy dotychczas i my również tę potrzebę widzimy i no, ją akceptujemy, tak? A jednocześnie no, mamy taki obowiązek działać i działać na rzecz ludzi, więc dlatego też organizujemy wydarzenia i obserwujemy cały czas na bieżąco w tej zmienionej okoliczności, jak funkcjonują ludzie. Jesteśmy po pierwszym spotkaniu z mieszkańcami i tutaj widzimy jednak potrzebę działania, w szczególności w takich mikrospołecznościach, tak? Czyli gdzieś z sąsiadami, na klatkach schodowych, zrobić coś dla swojej naprawdę najmniejszej komórki społecznej, dla najbliższej okolicy. Zachowanie oczywiście tych wszystkich procedur bezpieczeństwa. Tak, bo my namawiamy do tego, żeby uważać na klatkach schodowych, więc też oczywiście bardziej może przenieśmy się na swoje balkony, prawda? Bo też słyszałam, że mieszkańcy w innych dzielnicach, no u nas nie wiem, czy na Bemowie taka sytuacja miała miejsce. Jeśli miała, bardzo prosimy, jeżeli ktoś to uwidoczni, to my chętnie pokażemy w naszej telewizji, ale odbywają się różnego rodzaju właśnie koncerty na balkonach, czy ludzie wywieszają różnego rodzaju prace artystyczne w ramach podziękowań dla służby zdrowia. Także takie gesty, to co Pani mówi, rzeczywiście to się dzieje i dobrze. Natomiast skoro już Pani wspomniała o tej tęsknocie do starej rzeczywistości, to muszę przyznać, że
Zwracają się do mnie rodzice z takimi słowami i obserwacją, jak bardzo takie zajęcia i spotkania są ważne dla ich dzieci. I muszę przyznać, że przedtem tego w ogóle nie otrzymywałam. Wydawało się to normalne, prawda? Dopiero teraz obserwujemy, jak życie społeczne jest istotną częścią nas. Pani Alicjo, proszę powiedzieć, bo mówi się o takim trudnym czasie dla artystów. Widziałam też na stronie internetowej Państwa, no niestety odwołane wydarzenia kulturalne, koncerty, teatrzyki, które miały dziać się przy ulicy Górczewskiej u Państwa w siedzibie. Jak radzi sobie ta część artystyczna Bemowa, bo macie Państwo z nią kontakt, a może planowane jest w przyszłości, jeśli ten etap kolejny, tak jakby otwarcia się tej przestrzeni szerzej publicznej w dalszym czasie, może to się przyniesie właśnie na tą stronę wirtualną? Jakie są plany? W którą stronę Państwo to rozważacie? Zacznę od tego, żeby faktycznie potwierdzić ten stan, że jest źle, tak? Ponieważ większość osób pracujących w kulturze, w edukacji, to osoby na samozatrudnieniu albo na umowach zleceniach, pracujące w kilku miejscach jednocześnie z tego względu, że jedna placówka nie jest w stanie wypełnić pełnego etatu instruktorom na przykład, więc bywają te formy zatrudnienia niestety w obecnej sytuacji niebezpieczne i kończące się tym, no, że po prostu ludzie nie mają podstawowych warunków do życia. My jako Bemowski Centrum Kultury zastosowaliśmy taką mini tarczę dla naszych pracowników, dlatego też uruchomiliśmy działania online, zrezygnowaliśmy z jakichkolwiek prowizji, cały wpływ od państwa idzie bezpośrednio do tych osób, które w tej chwili są w trudnej sytuacji, dlatego również serdecznie zachęcam, żeby skorzystać z tych zajęć, żeby wspomóc i solidarnie funkcjonować tak, żeby utrzymać nasze społeczeństwo też w jakiejś homeostazie. Natomiast w odpowiedzi na sytuację artystów my uruchamiamy w przyszłym tygodniu cykl dla twórców, który nazywamy Domotwórcy. Skoro już przyszło nam zostać w domach, to twórzmy w domu. W takim razie mamy cykl szkoleniowy dla takich twórców, wspierający, ale też udostępniający inspiracje, konkretne narzędzia, oprogramowanie, które będzie można wykorzystać. I po takim cyklu artyści, twórcy, można tutaj naprawdę szeroko myśleć o kategorii Oczywiście. Takich osób, mogą zaprezentować swój projekt artystyczny, z którego skorzystamy wszyscy jako mieszkańcy Bemowa, za którym z chęcią zapłacimy i też wspomożemy takich twórców, więc już teraz zapowiadam, a w przyszłym tygodniu zapraszamy do zapisywania się na taki cykl. Czy taki cykl też będzie odpłatny? Nie, absolutnie. To jest bezpłatny cykl warsztatowy, jako nasz rodzaj wsparcia dla teraz zagrożonej grupy społecznej. Pani Alicjo, ja tylko też tak sobie o tym myślę, bo w tej chwili ta sztuka szeroko jest pokazywana i artyści, którzy, tak jak pani mówi, z jednej strony rzeczywiście są to trudne warunki życiowe, ale patrzę na to też tak z drugiej strony, że z drugiej strony słyszy od nich szersze grono ludzi, tak? Bo wcześniej to była placówka Bemowa i przychodzili ci, którzy rzeczywiście byli zainteresowani. Wcześniej nie miało to takiego rozdźwięku, więc ja wiem, że jest trudna sytuacja i rzeczywiście trzeba wesprzeć, jeżeli ktoś może, i zachęcamy do tego jak najbardziej. Natomiast jak to psycholodzy teraz mówią, trzeba zobaczyć światło w tunelu i patrzeć i szukać tych pozytywów, więc tak naprawdę dla artystów jest to taki powiew większej popularności, tak? No bo może zobaczyć to cała Polska, nie tylko, że tak powiem, Bemowo i ten skrawek Warszawy, prawda? No, ja przyznaję, że jestem wręcz czasem podekscytowana, jak wielkie zmiany mogą się dokonać właśnie przez ten kryzys, z jak różnych narzędzi teraz możemy skorzystać i inaczej pomyśleć też o dostępie, o powszechnym dostępie do kultury i sztuki. Bo to jest dla mnie niezwykle ciekawe i tak jak pani wspomina,
to grono odbiorców się poszerza, a my mamy w internecie w tej chwili dostęp od opery wiedeńskiej po domowy koncert z jakiegoś mieszkania artysty na Bemowie. No więc jest to wspaniałe spektrum, z którego możemy korzystać jak najbardziej. Pani Alicjo, my jako Telewizja Górczewska będziemy wspierać, popularyzować na tyle, na ile mamy zasięg, czyli zasięg również na stronach naszego kanału YouTube w internecie, tak żeby zobaczył to cały świat, ale również oferujemy swoje łącza telewizji kablowej tak, by ci, którzy na przykład seniorzy, bo tutaj o nich bardzo dbamy, namawiając, by zostali w domach i skorzystali, jeszcze tą drogą apelujemy, żeby skorzystali z pomocy, która jest świadczona przez Ośrodek Pomocy Społecznej, wolontariuszy. Państwo też na stronie informujecie, żeby zadbać o seniorów, więc my dbamy, Państwo też. Więc u nas oczywiście, tak jak Pani zapowiedziała, w naszym kanale, na naszym kanale informacyjnym będzie możliwość obejrzenia niektórych wydarzeń, to jest w tej chwili dogrywane między nami, na kanale Telewizji Górczewska, więc Bemowskie Centrum Kultury będzie nie tylko w swojej placówce czy w internecie, ale również w Telewizji Górczewska. I bardzo nas to cieszy. Pani Alicjo, pięknie Pani dziękuję. Proszę pozdrowić wszystkich swoich podopiecznych, z którymi się Pani łączy. No i trzymajmy kciuki za siebie nawzajem. Wszystkiego dobrego. Bardzo serdecznie Pani dziękuję. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dużo zdrowia. Pozdrawiam Państwa.